I cześć, witajcie w czwartej odsłonie poznawania samolotu MD-11 w open source'owym symulatorze FlightGear. W dzisiejszym odcinku myślałem najpierw, że może omówimy sobie jeszcze autopilota i tutaj te inne funkcjonalne przyciski, ale myślę, że zrobimy to sobie też podczas przelotu, także dzisiaj uruchomimy samolot i polecimy sobie. Ja będę wykonywał wedle pełnej checklisty, jak się teraz uruchamia samolot. Takie checklisty możecie znaleźć w internecie, niestety tutaj do tego samolotu nie mamy takiej checklisty full flow, nie mamy takiej checklisty dołączonej, czyli w pełni przebiegowej, jak uruchomić taki samolot. Ale ja się tutaj posłużę innymi checklistami dostępnymi po prostu w internecie, więc też możecie sobie takie checklisty na pewno poszukać. Dobrze, pierwsza rzecz to jeszcze konfigurację sobie zobaczmy. Mamy klocki pod koła. Używam też programu poprawy wydajności, czyli obniżania sterolotek przy starcie i ATS Override na Only in Clamp. Tak jest, jak już mówiłem wcześniej, ustawienie jak najbardziej realne. Także pierwsza rzecz, zaciągnijmy sobie hamulec postojowy. On jeszcze i tak nie będzie działał, bo nie mamy hydrauliki, ale niech będzie włączony. Kolejna rzecz na checklistie to wyłączenie, znaczy upewnienie się na razie, tak? Mamy taki cockpit preparation. Pewnijmy się, że mamy wyłączony radar. Tutaj jest ten przełącznik, ale on i tak jest niefunkcjonalny w tym samolocie, więc można założyć, że radar zawsze będzie wyłączony. Przełączniki paliwa, trzy przełączniki tutaj są paliwa dla trzech silników, muszą być w pozycji off, czyli w pozycji dolnej, w pozycji górnej jest pozycja on. Trzymamy to w pozycji dolnej, tak jest ok. Spoilery są schowane, klapy tak samo w pozycji górnej. Dźwignia podwozia, sprawdzamy czy jest w pozycji dolnej, jest w pozycji dolnej. I na panelu górnym sprawdzamy czy mamy zabezpieczone tutaj przełączniki zrzutu paliwa, są zabezpieczone. Tak samo fuel dump, emergency stop zabezpieczony, maski, znaczy tu są maski i przełącznik kolektora też jest zabezpieczony. Sprawdzamy też czy emergency power jest w pozycji off, jest w pozycji off. I możemy zapalić baterię. Upewniamy się też, że tutaj battery bus ma wyłączoną lampkę off, także jest zasilana, także dobrze. Możemy sobie teraz dostroić światła dla kokpitu. Tutaj mam dzień, więc nie będę tutaj musiał nic zmieniać. Tu możemy sobie podświetlić panele, jeżeli chcemy. I także tu mamy podświetlenie panelu, jeżeli chodzi o autopilota, znaczy o tą cały tutaj panel na osłonie antyrefleksyjnej. Ale u mnie jest widno w miarę, więc nie będę tutaj tymi przełącznikami operował. Jeżeli mamy jakieś master caution, ale tu akurat nie mamy, to moglibyśmy sobie tymi przyciskami to wyłączyć. A tu mamy master caution. Niestety master caution i master warning w ogóle są niefunkcjonalne jeszcze w tym samolocie. Teraz możemy sobie włączyć też zasilanie zewnętrzne. Podłączymy sobie najpierw z opcji tak, enable external power box. OK. Podświetla nam się available. Włączamy zasilanie zewnętrzne. Upewniamy się, że mamy podpis on na external power, jest on. Upewniamy się, że magistrale teraz prądu przemiennego, jak i stałego DC i AC są. Tak, napisy off są wyłączone, czyli magistrale są zasilane, wszystko w porządku. Generatory powinny być teraz uzbrojone, są uzbrojone. No i także te styczniki są powyłączane, także wszystko jest dobrze. Teraz moglibyśmy otworzyć drzwi i na przykład załadować ładunek, w moim przypadku ładunek, bo jestem tutaj z samolotem, tak, wziąłem sobie samolot fraktowiec, czyli samolot towarowy. Niestety tutaj jak damy Ctrl C, to drzwi mamy zaznaczone, że można by jakby je otworzyć, chociaż tu mamy jakieś drzwi ładowni, ale tutaj w żaden sposób drzwi chyba się nie da otworzyć, mimo że są zaznaczone do otworzenia, więc sobie drzwi darujemy. No i włączamy jeszcze zasilanie zewnętrzne dla kuchni. Tu mają zgasnąć trzy lampeczki off i zgasły. Jest ok. I teraz powinniśmy przetestować coś takiego jak Electronic Instrument System, to znaczy źródło dla Electronic Instrument System, czyli co będzie nam zasilało nasze instrumenty elektroniczne. O, tutaj mamy pokrętło do tego, które tutaj w tym samolocie niestety nie działa. Tutaj musimy przełączyć się z systemu DU1 na DU pomocnicze, a DU to jest Display Electronic Units. No i to jest po to, żeby właśnie przetestować to pomocnicze, tak? Tutaj należy to pokrętło przełączyć. No tu chodzi też o wyświetlacze, tak? Który ten system DU zasila nam tutaj te wyświetlacze. I dla kapitana powinien to być DU1, dla pierwszego oficera DU2 i dla pierwszego oficera też powinniśmy sobie to DU przetestować. On też
też tutaj ma ten przełącznik, niestety nawet nie jest podpisany w żaden sposób, ale on powinien mieć domyślnie wybrane DU2. No i tutaj, jeżeli komuś padnie elektronika tutaj, znaczy te wyświetlacze, czy kapitanowi, czy pierwszemu oficerowi, na przykład jak padnie kapitanowi, to powinien się tutaj przełączyć na DU AUX, tak? Czyli DU pomocnicze, żeby dalej miał tutaj wyświetlacze Primary Flight Display i Navigation Display funkcjonalne, ale no tutaj tego nie sprawdzimy, więc idziemy dalej. Powinniśmy teraz upewnić się, że powietrze statyczne jest wybrane w pozycji normal, to jest na pozycję ELEC R. Tutaj powinien być ten przełącznik. Niestety ten przełącznik chyba nawet nie jest wymodelowany do końca. Tu widać tylko czerwony ogranicznik dla tego przełącznika. To będzie być taki pstrykacz, więc tego też nie sprawdzimy, że mamy tak tutaj static R ustawiony w pozycję normal, ale zakładamy, że tak jest, skoro ten samolot tego nie obsługuje. Powinniśmy sprawdzić godzinę, czy jest prawidłowo ustawiona, ale tu widzę, że nie mamy nigdzie godziny wyświetlonej, więc tego nie sprawdzimy. Powinniśmy wybrać teraz na radiu Very High Frequency 1, ale tutaj radio też nie jest operatywne, chociaż tu przyciski wydają się klikalne, ale tutaj nic nie działa niestety. Tak, ale powinniśmy wybrać teraz radio Very High Frequency 1 dla kapitana. Pierwszy oficer może mieć dwójkę. Tu mamy jeszcze radio trzecie zapasowe. Ale tutaj radio będziemy operowali z klawisza F12, który otwiera tutaj nam domyślną konfigurację radia z Flight Geara. OK, powinniśmy teraz sobie włączyć na panelu, może tak ten panel będę pokazywał, na panelu tutaj górnym. Włączamy sobie Navlight, tak? Czyli mówimy tutaj ludziom na zewnątrz, że siedzimy w samolocie i sobie w nim operujemy. Emergency Light powinien być teraz w pozycję ARM uzbrojony. On jest chyba domyślnie cały czas w ARM, bo tego przełącznika niestety nie da się kliknąć. I powinniśmy też teraz wykonać test tego światła Emergency Light. Niestety testu też nie wykonamy w tym samolocie jeszcze. Przełącznik No Smoke, nie palić, ustawiamy na ON i chyba tak jest teraz ustawiony. Teraz jest OFF, AUTO, ON, OK. Seat Belts możemy dać teraz na AUTO, jest w AUTO. Teraz powinniśmy wykonać test przeciwpożarowy, czyli tak upewnić się, że alarm przeciwpożarowy silników, jak i APU będzie działał. Niestety tego testu też nie wykonamy. I możemy włączyć APU. Tu mamy do tego APU Power. Ale ja może zanim jeszcze uruchomię APU, może najpierw sobie dotankuję samolot na odpowiednią ilość paliwa. A to w ogóle muszę też wiedzieć, dokąd będę leciał. W tej chwili jesteśmy w Keflavik na Islandii. To jest domyślne lotnisko obecnie we Flight Geara. Ono zostało nawet dobrze wymodelowane, dosyć szczegółowo. Także jest to lotnisko w edycji 2020.3 jako lotnisko domyślne. I polecimy sobie do Londynu, polecimy sobie do Heathrow. Więc ja tutaj w Simbrief przygotowałem sobie plan lotu właśnie dla samolotu MD-11 z naszego lotniska Keflavik do Heathrow w Londynie. Poziom lotu mamy 39 tysięcy stóp. I tutaj teraz informacja, która mnie interesuje, to jest właśnie fuel block, czyli ilość paliwa, jaką powinniśmy sobie zabrać. No i tu mamy 23 600 kg. Że sobie skopiuję tą wartość, wrzućmy tutaj na przelicznik, żeby przeliczyć to na funty. W funtach to będzie 52 121 dokładnie funtów. No ja myślę, że sobie tam ustawimy 53 000 funtów, to będzie OK. Więc wracamy tutaj do symulatora, idziemy w wyposażenie, paliwo i ładunek. Tu widzimy, że domyślnie mamy paliwa 60 000 funtów. Czyli w zasadzie muszę paliwa odjąć na 53 tysiące. To jest niestety feler, że nie ma tutaj jakiegoś fajnego systemu do tankowania. Musimy posługiwać się tymi suwaczkami, co jest bardzo niewygodne trochę, bo no musimy w miarę tutaj ręcznie wszystkie suwaczki odpowiednio poprzesuwać. Także lot będzie dosyć krótki jak na ten samolot, bo ten samolot ma dosyć dużo większy zasięg niż lot, który teraz wykonamy. Że tak, zdejmiemy sobie troszkę ze zbiornika drugiego, jak i tutaj z pierwszego i trzeciego. Troszkę za dużo. No co jest? Okej, tutaj zwiększymy.
Jest 11:40. Okej, prawie jestem, można powiedzieć. To są takie niewielkie zmiany. Okej, zostawmy sobie tyle. 52600. To nie są i tak jakieś wielkie zmiany ilości paliwa. Mógłbym nawet chyba zostawić bez zmian, jak na ten lot. Dobrze, uruchommy APU. Klawisz 3 i mamy tutaj przycisk na panelu ELEC APU Power. Włączamy go. Upewniamy się, że teraz miga nam tutaj ON, co oznacza, że APU się uruchamia. I tak samo tutaj na tym wyświetlaczu System Display powinno się tutaj pokazać APU i wskazania obrotów turbiny N1, N2 dla APU, jak i temperatury spalin, jak i ilość oleju. Tutaj też na marginesie widzimy naszą ilość paliwa zatankowaną, 52 600 funtów i masę całkowitą samolotu 391 500 funtów. Tutaj mamy Center of Gravity. Ja nie zauważyłem, żeby ta liczba się zmieniała. Zawsze mamy 0, nawet jak obciążyłem samolot maksymalnie, bo też tutaj, ja tego nie pokazywałem jeszcze, ale jak damy paliwo i ładunek, to oczywiście oprócz paliwa mamy też tutaj tak payload, ładunek nasz, czyli nasze towary, które będziemy przewozić z Islandii do Londynu, ale dobra. Także tutaj też możemy tymi suwaczkami sobie tak obciążyć samolot dodatkowo, jeśli chcemy. Także APU nam się rozkręciło. Powinniśmy teraz też zobaczyć, że upewnić się na panelu tutaj, że APU jest w pozycji ON na panelu górnym. I tutaj też jest ON włączone zasilanie, czyli APU też już nam zasila samolot. Upewniamy się też, że ACTA jest w pozycji ARM 1, 2, jak i 3. Generatory wciąż pozostają ARM, jest OK. Wszelkie tutaj lampki OFF nam pogasły, ale to już wcześniej też pogasły, jest dobrze. No i jest OK. Tu jeszcze się upewniamy na panelu teraz R, że Trim R nie mamy żadnego podświetlenia. Bardzo dobrze. Też upewniamy się, że jest tutaj wszystko tak na auto. Jest na auto. Sterowanie wszystkimi panelami. I upewniamy się, że Cabin Press działa też w trybie auto. Jest auto, bo nie jest podświetlony manual, ale tutaj w tym samolocie to też nie jest operatywne. Upewniamy się też, że zawór tutaj presuryzacji jest otwarty. No w tej chwili można powiedzieć, jest w połowie otwarty, ale to i tak nie funkcjonuje teraz jeszcze w tym samolocie. I włączamy tutaj na panel powietrza też APU, czyli włączamy sobie klimatyzację z APU. Powinny włączyć się paki i paki się włączają. Jest OK. Włączamy teraz inercyjne systemy, IRS-y. Przełączamy w pozycję NAV. Pierwszy, drugi i pomocniczy. No i teraz będziemy musieli odczekać też, aż te IRS-y się wyrównają. No i teraz możemy sobie wprowadzić cały plan lotu. Powinniśmy to zrobić sobie w MCDU. Niestety tutaj MCDU nam w ogóle nie działa, więc przez MCDU tego nie zrobimy. Musimy to zrobić tutaj w FMS Road Manager. Ja jestem na lotnisku w Keflavik. Skąd będziemy odlatywali, to możemy sobie sprawdzić pogodę. I mamy kierunek wiatru 10 stopni, 14 węzłów. Więc prawdopodobnie będziemy startowali... Ops, nie widać całej listy. Tak. Czyli to będzie 10 stopni. Czyli dokładny kierunek nawet pasa. Możemy też odpytać tutaj ground na Keflavik. Departure information. Mamy wiatr 10, 14 węzłów, mamy ciśnienie, temperatura 9 stopni, punkt rosy 5, widoczność 25 km, podstawa chmur 1670 stóp. A i tu mamy tak, runway, pierwsza informacja, tak, czyli 01. No to tak sobie to wybierzemy. Możemy też ustawić ciśnienie 30-27. Tu mamy ciśnienie obecnie wybrane, czyli standardowe mam wybrane. Tutaj jeszcze na tym panelu, tym przełącznikiem, możemy wybrać sobie, czy chcemy właśnie ciśnienie w hektopaskalach, czy w calach słupka rtęci. I nie pamiętam, ile tam było, 30-29 bodajże. Jeszcze się upewnię tutaj.
A, tu mamy akurat w hektopaskalach 1025. To sobie zmieńmy na hektopaskale. O tak, 1025, czyli no 3028. OK. OK, wróćmy do naszego planowania lotu. Czy to ma seedy? No tutaj akurat seedów nie mam wczytanych żadnych, więc dajmy sobie default. Wyświetla nam się tutaj tak po prostu odlot na wprost z lotniska poprzez takie punkty. No i tutaj mamy trasę, tak, nasz routing. Możemy też się posłużyć mapą. Ja może też się tak posłużę. Tu pewnie mamy jakiś odlot seedem. Zobaczmy ten punkt, tak. Pierwszy będzie, to będzie Pixum 2A. Ale Pixum, dobrze, spróbujmy może Pixum. Zaznaczmy tutaj ten ostatni nasz punkt i wprowadźmy Pixum. Dodaj. Dobra, Pixum nie ma. Tutaj jest beleczka, która taka jaśniejsza, która zaznacza obecnie wybrany tak punkt trasy, ale to jest strasznie niewidoczna tabelka biała. Ale ona jest lekko widoczna. No troszkę ciężko z tym interfejsem tutaj. Ale dobra. Dajmy dalej. TOC. OK, mamy wora TOC. Widzimy się jeszcze na mapie, czy wszystko. OK, już widzę, że chyba nie jest wszystko dobrze. OK, wywalił mi gdzieś wora chyba w Stanach Zjednoczonych. Więc usuńmy tego TOC. Ten punkt też jest nieaktualny. No niestety IRAC jest tutaj w Flight Gear chyba mega przestarzały, że tak powiem. I te punkty nie będą się zgadzać, więc musimy tutaj uważać. Spróbujmy z PETUX zatem. Jeszcze U. No też nie ma PETUX. Co my mamy dalej? AT6. O, chyba AT6 jest, tak. Mamy pierwszy punkt. Dobrze, możemy tutaj sobie coś zobaczyć po drodze ewentualnie, jeżeli chcemy. Jakieś punkty, przez które moglibyśmy polecieć. No dobrze, dajmy na przykład sobie ten punkt. Skoga, czyli wybierzmy ten wyżej i wpiszmy Skoga. Tak, jest dodany i możemy sobie tak polecieć. Tu już będziemy lecieli przez morze, także tu nie ma żadnych punktów. Wejdźmy dalej. Kolejny punkt. Tu mamy taką odbitkę w lewo. Zobaczmy. Kniwo przez V. A nie, źle. Aniwo, nie kniwo. Aniwo. Też nie dało. Akiwo, o raju. Tak, to będzie akiwo. Akiwo, dobra, źle czytam. Kolejny, to będzie chyba WOR, STN. STN, kolejny punkt, zobaczmy. Tak, nawet jest, fajnie. Kolejne jakieś punkty tutaj mamy. Orsum. Jest nawet Orsum. Dalej nad Glasgow Gov. Jest Gov. Dalej tu mamy jakieś dwa nawet punkty. Fenik. Ok, jest Fenik dosyć blisko i jeszcze blisko Lucif. Lucif nie ma. Czy jest tu coś czas? Nie ma Lucif, jedziemy dalej. Co tu mamy dalej? Na wyso. Też nie ma.
bebni. Też nie ma. DCS. Ok, DCS nam się pokazał. To dosyć bliski punkt, myślę, więc tamtych nie potrzebowaliśmy może aż tak bardzo. Lakej. Dobrze? Tak. Ok, jest. Idziemy dalej, dalej, dalej. Nugra. Mamy punkcik Nugra i WOR TOD. O, takiego nie mamy. To lecimy dalej. Tobid. Dosyć dużo tych punktów. Jest Tobid. Sopit. Jest Sopit i WCO. Jest też WCO. BOVVA. Dobrze, taką trasę tutaj polecił i jest nasze lotnisko docelowe EGLL. Runway 27R mamy w tej chwili wybrane, ale też zależy od wiatru, jaki będziemy tam mieli na tym tutaj w naszym Londynie. I zobaczmy to sobie, może po prostu wybierz lotnisko, dajmy i EGLL. Search. Jest Heathrow i tu mamy Metar. Wiatr jest 070. Więc wybierzemy dziewiątkę. Dobrze, weźmy prawą dziewiątkę. Tutaj to oczywiście podejście mi się nie podobuje teraz, bo tak szybkim samolotem nie zakręcimy tak szybko na wprost lotniska, więc dajmy sobie approach. Ok, jest ILS. No, już jest lepiej. Mamy jeszcze stary? Mamy stary. Jest dużo starów. Zobaczmy, co my mamy. Mamy coś takiego. Chociaż, kurczę, no nie chcę się teraz wszystkich sprawdzać, czy... Niektóre są dosyć dziwne. Takie jakieś zawijasy robią. Ale dobrze, ja może sobie polecę inaczej trochę. Może usunę ten punkt. Usunę sobie ten punkt. O ten. BOVVA. No i ustawmy sobie może ten punkt CPT. Coś mi tu dziwnie też. Aha, bo jest jedną pozycję nie w tą stronę. Dobra. No, na przykład tak sobie polećmy. Że to już będę prawie że na wprost pasa i sobie wylądujemy. Także trasa wygląda chyba ok. Zobaczmy to w całości w miarę. Dobrze. To jest dużo punktów, co zamula, więc sobie wyłączmy. Ok. Cruise speed. Nie, że to dokładnie trzeba podawać. Dajmy sobie, że 300 węzłów. Prędkość, znaczy wysokość, tam mieliśmy 39 tysięcy stóp z Simbriefa. Jeszcze się upewnię. Tak, ustawił nam na 390. No i okej, teraz idźmy na samą górę i wybierzmy nasze lotnisko startowe, znaczy i aktywujmy nasz plan. Jest aktywowany, to oznacza, że tak, mamy tutaj na navigation display wprowadzony tutaj nasz plan lotu i możemy też tutaj wybrać plan, podgląd planu. Tu mamy przyciski range do przybliżania i oddalania sobie widoku, można tak powiedzieć. I
Tutaj, o, widzimy na całą trasę. Niestety chyba tutaj nie znalazłem możliwości, żeby w tym widoku planu przełączać się teraz, skakać sobie po tych punktach na trasie. Normalnie by się to robiło z MCDU, ale ono, skoro ono nie działa, to chyba nie jest to po prostu możliwe. A tutaj możemy sobie włączyć mapę taką, tak? Część łuku widoczną tylko. Mamy też mapę VOR, czyli naszą pomoc nawigacyjną na radiolatarnię VOR. Możemy też sobie włączyć tu jakieś wyświetlanie worów 1 i 2, znaczy lewego i prawego, jak i wskazań do ADF-a. To akurat mi jakieś wskazania pokazuje. I Approach i TCAS nie działają, te przyciski. Także tu mamy takie przyciski. Jeżeli już jesteśmy przy displayu, to możemy to już pozamykać. To tak, mamy też jeszcze traffic. Ale teraz mamy jeszcze TCAS off, może musimy go sobie najpierw włączyć, żeby się nam wyświetlał trafik. Chociaż widzimy też, że jakieś samoloty mi tu pokazuje. Data chyba nie działa. Waypoint, tutaj też nie uświadczyłem chyba, a nie, są punkty, dobra. Trzeba oddalić widok, są jakieś tutaj tak skrzyżowania pokazane. Nie wiem czy wory, ale aha, tu będą wory, ok, są też wory pokazane. OK. Wory i NDB. I mamy tutaj też pokazane lotniska. Tak, włączenie sobie lotnisk. No i tu już jak mówiłem, mamy pokrętło baro, którym nastawiamy sobie tutaj akurat na tym wyświetlaczu. Aktualne ciśnienie atmosferyczne. Możemy też wcisnąć ten przycisk baro, co sobie zobaczymy, żeby ustawić po prostu ciśnienie standardowe, czyli 29,92 cala subkartęci albo 1013 hektopaskali. I tu mamy pokrętło do ustawienia minimum. W tej chwili tutaj mam minimum ustawione na 250 stóp nad poziomem terenu. Możemy też ustawić minimum baro. Tu możemy tym kręcić. OK, reset. Push to reset, żeby zresetować. Tu mamy teraz 200. A jak się przełączyć na baro? Tego nie wiem. OK, nie wiem jak się przełączyć na baro, czy się da w ogóle, bo jest też baro podpisane i RA. Teraz mamy RA. No ale OK, zostawmy sobie to na razie. Znaczy minimum powinniśmy zobaczyć sobie na mapach podejścia do lotniska docelowego, czyli w naszym przypadku do Heathrow. I sprawdzić, jakie tam jest minimum i po prostu i też dla naszego samolotu, dla naszej kategorii samolotów odrzutowych. I sprawdzić, jakie tam jest minimum i takie sobie tutaj wprowadzić. Dobrze, checklista. Mamy wprowadzoną trasę, co dalej? Aha, jeszcze jedna rzecz. Wprowadźmy sobie też flexa, tak? Tutaj mamy temperaturę flex. W tej chwili jest 9 stopni na plusie. Dajmy tu sobie, tak, toggle flex. I tu widzimy, że pojawia nam się już informacja o naszej temperaturze wprowadzonej, 19 stopni w tej chwili. Tutaj w ogóle mamy napisany ogranicznik dla naszej przepustnicy. W tej chwili wynosi 1,56, tak? Czyli tutaj mamy też zaznaczone strzałeczką ten, gdzie znajduje się ten 1,56 na naszym tutaj wskaźniku EPR, czyli Engine Pressure Ratio, czyli stosunek ciśnień w silniku odrzutowym. Tak, czyli jest to stosunek ciśnienia wylotowego turbiny do ciśnienia wlotowego, więc taki mamy właśnie współczynnik, jeżeli wybierzemy sobie silniki Pratt & Whitney. Jeżeli sobie wybierzemy silniki General Electric, to będziemy mieli tutaj po prostu N1. Nie będzie po prostu tego EPR-a w ogóle pokazanego, a N1 będzie tym parametrem, czyli obroty turbiny N1 jako parametr do manewrowania przepustnicą. Jeżeli teraz sobie zwiększymy temperaturę, o, to widzimy, że ten ogranicznik nam się zmniejsza, tak? I tak powinno być. Chodzi właśnie o to we flex, żeby ustawić jakiś większy limit ogranicznika dla przepustnicy, tak żeby nie zużywać silników na pełnej mocy podczas startu. W ten sposób oszukuje się troszkę system, że tak powiem, tak? Można ustawić komputerowi, że jest wyższa temperatura do startu niż w rzeczywistości. Chociaż ja tu może przegiąłem. A ustawmy sobie 50, że jest tak, będziemy mieli granicznik na 1,5, jeżeli chodzi o
to ratio. Jeżeli byśmy mieli turbinę N1, to tutaj by nam się pokazywałyby nam się procenty po prostu, tak? Czyli do jakiego procentu jest ograniczenie przepustnicy. A tutaj mamy pokazywany ten współczynnik ratio, więc tą proporcję, więc jest teraz 1,5. Dobrze, flex powiedzmy ustawiony. Tego flexa też powinno się jakoś wyliczać, ja to tak teraz ustawiam na oko, tak powiedzmy, a najlepiej to by było sobie też wyliczyć. Powinniśmy też mieć prędkości V1, wyliczone V1, VR i V2, niestety nie mamy ich wyliczonych. Nie pokazują się też nam na prędkościomierzu, też pierwszy oficer nam nie mówi, że jesteśmy przy prędkości danej V1, VR, V2, co zobaczymy podczas startu, a szkoda, nie ma tu jeszcze takich feature'ów. No ale tak, możemy założyć, że MCView jest skonfigurowane, to co się dało. No i teraz normalnie powinniśmy poprosić też o clearance, tak, na zgodę na lot IFR, bo będziemy wykonywali IFR, czyli lot wedle przyrządów. Tutaj, może jeszcze wyłączę te lotniska, ok. Tutaj mam Red Griffina, który też pokazywałem w poprzednich odcinkach, dodatek do ATC. No tutaj nie mamy jakby poproszenia o lot IFR, więc to sobie teraz jeszcze zostawimy. Pójdziemy dalej z checklistą. Robimy voice recorder test. Testujemy na panelu tutaj górnym. Tak, mamy panel do voice recorder. Powinniśmy teraz przetestować ten voice recorder, czy on działa. Ale w tym samolocie to nie jest funkcjonalne jeszcze. Upewniamy się też, że tutaj nie mamy zapalonych żadnych lampek dla gen, bus, fault. To oznacza, że wszystko jest w porządku. No, powinniśmy sobie też teraz ustawić cargo temperature, czyli temperaturę w ładowni. Ale tego też teraz tutaj nie zrobimy. Te pokrętła są niefunkcjonalne jeszcze. Sprawdzamy engine ignition. W tej chwili jest off i tak ma być na razie. Jeszcze nie będziemy uruchamiali silników. Sprawdzamy hydraulikę, czy jest na off i czy system jest tak w trybie auto, czyli że nie mamy podświetlenia manual, jest ok. No i upewniamy się, że hydraulika jest teraz, mamy podświetlenia press, czyli że nie mamy hydrauliki, jest tak wszystko w porządku. A upewniamy się z tą hydrauliką wszystko dlatego, że teraz powinniśmy wcisnąć przycisk test dla ciśnienia hydraulicznego, ale ten przycisk jest niefunkcjonalny, więc testu sobie hydrauliki nie wykonamy. Tu jeszcze upewniamy się, że to pokrętło Smoke Elec R, które tłumaczyłem w poprzednim odcinku, jest w pozycji norm, jest ok, tutaj to i też nie działa, więc będzie zawsze w norm. Upewniamy się, że nasze drive'y są zabezpieczone, tutaj chyba tego zabezpieczenia za bardzo nawet nie widać, ale te przyciski powinny być zabezpieczone chyba. Cab bus też powinien być zabezpieczony, czyli magistrala dla kabiny i jest ok. Uzbrajamy teraz emergency power, dajemy w pozycję arm. Teraz powinna się zaświecić też kontrolka on i powinien się wykonać 30-sekundowy test dla tego właśnie zasilania awaryjnego. Niestety w tym samolocie chyba to jeszcze nie jest zrobione. Upewniamy się, że tutaj przycisk mask jest też zabezpieczony, jest ok. I fuel system upewniamy się, że jest w trybie manualnym, czy nie manualnym, czyli napis manual się nie podświetla i jest ok, jest w trybie automatycznym. Światła zewnętrzne, tutaj mam, że możemy je sobie wysunąć, ale jeszcze nie trzeba ich zapalać, ale sobie je wysuniemy. Nose light może być w off. Jeżeli chodzi o światła tutaj, turn, moglibyśmy je teraz włączyć, ale one teraz tutaj w tym samolocie jeszcze nie działają. Navigation jest włączone, ok. Logo też możemy włączyć, ale w sumie jest widno, nie będę włączał logo. I na razie beacon i high int jest w off i tak jest ok. Teraz tutaj się upewniamy, że te przełączniki dla flap limit jest na auto i dla elevator fill też jest na auto. Te przełączniki tłumaczyłem w poprzednim odcinku, więc tutaj tylko sprawdzamy. Cabin press controller. Jeszcze raz upewniamy się, że jest na auto. Tu jest cabin press controller, jest na auto, ok. Przycisk ditching zabezpieczony, jest ok. Upewniamy się, że wszystkie anti-ice i defog, że światełka są pogaszone i są pogaszone. Tutaj jeszcze te przyciski też nie działają. Tutaj jeszcze powinniśmy wcisnąć Fuel Used Reset Button, ten przełącznik. Powinniśmy zresetować ilość zużytego paliwa. Niestety ten przełącznik nie działa. No i teraz możemy sobie też tutaj skonfigurować autopilota. A więc tak, najpierw ciśnienie atmosferyczne. Ja już je sobie ustawiłem. Tu mamy przełącznik, jak mówiłem, do cala subkarnęcia albo hektopaskale, mamy ustawione 30-28. Tak, tutaj nasze baro jest ustawione na Q&H, więc jest ok, czyli na
wysokość nad poziomem morza, jeżeli chodzi o ciśnienie. Upewniamy się, że tutaj na wyświetlaczu nawigacyjnym mamy ustawiony heading i że jest ustawiony w mag, czyli jest to kurs magnetyczny, a nie rzeczywisty. Tu mam przełącznik między magnetycznym a rzeczywistym headingiem, ale ten przełącznik też nie działa, więc zawsze będziemy mieli tutaj heading magnetyczny. A tutaj moglibyśmy sobie przełączyć mogli na track i to można zrobić. Tak, w tej chwili mamy track, czyli rzeczywistą ścieżkę z uwzględnieniem wiatru i tu nam się podświetla teraz track. Ale tak ma nie być. Teraz do startu konfigurujemy tak, żeby był ustawiony heading i upewniamy się, że tak jest. OK, teraz możemy sobie też ustawić odpowiedni tutaj range, jeżeli potrzebujemy. Tu sobie to ustawić. Ja sobie może tak zostawię na razie. Jeżeli chodzi o prędkość, powinniśmy mieć ustawione 250 węzłów i to jest OK. Jest to ograniczenie prędkości do 10 000 stóp i tak powinniśmy to sobie ustawić. Tak, tu jeszcze się upewniamy, że heading track jest na heading, też jest na heading, OK. I porównujemy teraz nasz kurs magnetyczny tutaj na wyświetlaczu. Jest to 016 z tutaj kursem na busoli magnetycznej, ale coś mi się tu chyba nie zgadza, bo mamy coś około 340 teraz ustawione tutaj na kursie magnetycznym. A tu mamy 016 w tej chwili. A IRS-y się wyrównały. Czyli w takim razie może ta busola albo ona nie działa, nie wiem dlaczego, ale jest tutaj nieprawidłowe wskazanie. OK, sprawdzamy teraz tutaj jeszcze na autopilocie. Bank Angle Selector ma być w auto i jest w auto, tak? Tu możemy sobie, o nie tutaj, działa to? Działa to. Tu możemy sobie zmieniać, klikając lewym i środkowym, kąt pochyłu samolotu na skrzydło. Automatycznie to jest maksymalnie 30 stopni. Tu możemy sobie zmienić to. Możemy sobie dać, że maksymalnie ma być tylko 10 stopni. Widzicie tam ile chcemy, ile potrzebujemy, ale do startu używamy zawsze auto. I na autopilocie upewniamy się, że Auto Flight System Override Off, że te przyciski są podniesione, tak jak teraz, bo je możemy z Shiftem opuścić i wtedy rozłączamy autopilota, ale nie powinniśmy tego używać. To jest tylko w przypadkach awaryjnych, ale upewniamy się, że to jest podniesione, tak? Czyli że autopilot będzie nam działał po prostu po wystartowaniu. I ustawiamy sobie wysokość naszą żądaną, na którą się chcemy na początku wzbić. To powinniśmy dostać już od clearance, tak? Przy zgłoszeniu się o pozwolenie na lot IFR, tutaj clearance powinien nam też wskazać, na jaką wysokość będziemy się początkowo wzbijać. No niestety tutaj clearance nam nie działa, więc ja sobie, że jakieś ustawię. Nie wiem, niech będzie 18 tysięcy na początek. Tutaj co jest fajne, jeżeli chodzi o tego autopilota, to, że możemy też przyciskiem Shift kręcić, znaczy trzymając klawisz Shift na klawiaturze i kręcąc rolką, możemy teraz na przykład, o, podbijam sobie wysokość, o większy skok, o 1000 teraz stóp, a jeżeli będę kręcił bez Shifta rolką myszy, to mam o 500 stóp. A poniżej jeszcze jakiejś wysokości, o chyba 10 tysięcy stóp, tak. Poniżej 10 tysięcy stóp kręcenie bez shifta samą rolką myszki to mamy skok co 100 stóp. Co teraz widać? 4, 5, 6 i tak dalej. Ale z shiftem mamy co 1000, tak? Więc to jest bardzo fajna i przydatna rzecz, że możemy sobie shiftem no, sprawniej kręcić. Bo niestety w niektórych samolotach jest to dosyć ciężkie. Trzeba mnóstwo czasu poświęcić na kręcenie rolką, żeby tutaj zejść na niższe wartości. I tak samo mamy z prędkością. Tu też możemy trzymać z klawiszem Shift i wtedy mamy skok co 10 węzłów. A jeżeli bez Shifta kręcimy, to jest skok po prostu o jeden węzeł. Czyli bardzo precyzyjny, a tutaj mamy tak z Shiftem. Możemy szybciej sobie tutaj przekręcić, nastawić odpowiednią tak prędkość. To samo będzie z headingiem. Trzymając Shift mamy skok co 10 stopni. A bez trzymania shifta, tylko normalnie kręcąc, mamy co 1 stopień. Tak, także jeżeli chodzi o autopilot, to tutaj nastawiamy prędkość, mamy wszystko związane z utrzymywaniem prędkości. Tu mamy przełącznik też na machy i na węzły. O, teraz sobie zepsułem nastaw. Tu mamy pokrętło do wprowadzania wartości i żeby autopilot utrzymywał daną teraz prędkość, którą sobie nastawimy, to wciskamy środkowym myszy, czyli jakby wypychamy ten przycisk do siebie i wtedy autopilot zareaguje i nastawi
znaczy zacznie utrzymywać ustawioną prędkość. Dajmy sobie z powrotem 250. Tu mamy przycisk Flight Management Speed, który nie działa niestety. Jest nieoperatywny. A to też dlatego, że MCDU jest nieoperatywne, bo w MCDU powinniśmy sobie podać jakiś koszt, indeks kosztowy. I dzięki temu tutaj Flight Management System sam by wiedział, powiedzmy sam by sobie wyliczył, z jaką prędkością powinien lecieć samolot i wtedy normalnie to się lata tak, że właśnie wciska się ten przycisk po starcie i wtedy mamy tutaj zakreskowania, co oznacza, że jesteśmy w trybie zarządzalnym przez komputer i to on utrzymuje prędkość. My niestety zawsze będziemy używali prędkości nastawianej ręcznie przez nas tym pokrętłem, bo ten przycisk po prostu nie działa. No i tutaj mamy nastaw co do kursu. Możemy się tutaj też przełączyć na track albo na heading. To się różni tym, że heading jest po prostu nie bierze pod uwagę na przykład wiatru bocznego, a tutaj track bierze to pod uwagę i pokazuje nam jakby rzeczywistą ścieżkę, jaką lecimy. Tutaj mamy tak dostrojenie właśnie tego bank angle, czyli maksymalnego przychylenia na skrzydło. To sobie ustawiamy w auto, jak już ustawiliśmy. I mamy przycisk nav. Przycisk nav oznacza, że autopilot będzie utrzymywał trasę, jaką sobie ustawiliśmy, na przykład tutaj w naszym przypadku w Road Managerze. Normalnie to by się ustawiało w MCDU. No i tutaj mamy utrzymywanie wysokości i też prędkości pionowej, czy też właśnie schodzenia, czy wznoszenia się. Tu mamy przełącznik wysokości stopy a metry. Niestety ten przełącznik nie działa, więc zawsze mamy wysokość wyświetloną w stopach. No i mamy pokrętło do nastawy wysokości. I to jest podobna sytuacja jak z prędkością. Jeżeli nastawimy jakąś wysokość, podczas przelotu mówiąc, nie teraz jak stoimy na ziemi, to żeby tutaj nasz nastaw zadziałał i autopilot wzbijał się na przykład na ustawioną wysokość, to musimy też wcisnąć środkowy przycisk myszy, czyli wyciągnąć to pokrętło, co da sygnał dla komputera, że ma teraz utrzymywać nową wysokość. Podczas zmiany wysokości możemy też pokręcić tym pokrętłem do nastawy na przykład prędkości pionowej albo tutaj kąta flight path angle, czyli kąta zniżania czy wzbijania. Wtedy tu będą się wyświetlały stopnie, pod jakim kątem mamy się wzbijać czy opadać, a tutaj będziemy mieli prędkość vertical speed, czyli prędkość w stopach na minutę. Tu mamy jeszcze przycisk prof, profile, on nie działa. Niestety, jak mniemam, on by włączył nam VNAV, czyli tutaj autopilot sam by wiedział, kiedy zniżać na przykład i kiedy wznosić, w jakim profilu i tak dalej. Niestety to nie działa, więc będziemy musieli sami tutaj się pilnować i odpowiednio zaplanować zniżanie na przykład. No i przyciski. Pierwszy przycisk Auto Flight. To jest po prostu włącznik autopilota, można powiedzieć, z tym, że działa tutaj to dwuznacznie zarówno dla autopilota, jak i dla automatycznej przepustnicy. I na przykład najpierw sobie to klikniemy, żeby uzbroić automatyczną przepustnicę, później wzbijemy się w powietrze i wciśniemy to jeszcze raz, żeby włączyć już autopilota, który będzie nam nawigował na wedle naszego nav, tak, który sobie też wcześniej uzbroimy. I mamy też approach land, no, czyli po prostu przycisk do lądowania, można powiedzieć. Tutaj możemy tym przyciskiem wykonać auto land, czy też właśnie śledzić lokalizera najpierw, a później glide slope'a, czyli zejście po ILS. No i przycisk do awaryjnego rozłączenia autopilota. Tutaj musimy przytrzymać shift, jak już pokazywałem, żeby on się uzbroił, inaczej nie możemy, a normalnie rozbrajamy autopilota klawiszem shift D, a auto throttle rozbrajamy control D. Także tyle na autopilocie, zobaczymy sobie w działaniu go później i podczas tutaj właśnie operowania tym samolotem. Dobrze, teraz powinniśmy sobie, idąc z checklistą dalej, powinniśmy sobie przetestować maski tlenowe. Tu są maski tlenowe, niestety z nimi nic się nie da zrobić, nie mamy tutaj testowania. Powinniśmy jeszcze raz na navigation display zweryfikować godzinę, ale tu nie mamy godziny wyświetlanej. Sprawdzamy teraz podwozie, powinniśmy mieć 4 zielone i są 4 zielone. I co do podwozia, tu też właśnie mamy tak 4 lampki, bo mamy w sumie 4 podwozia tutaj w tym samolocie. Mamy podwozie nosowe, przednie, lewe, prawe, jak i centralne CTR, tak, od center. Jak sobie zobaczymy to tutaj na zewnątrz, to widać to bardzo ładnie. Tak, tutaj taka trochę ciekawostka, bo może nie wszystkie samoloty są wyposażone w takie centralne podwozie główne do lądowania. Tutaj ten samolot jest wyposażony w takie dodatkowe podwozie.
No i mamy przednie, to będzie prawe i lewe. No i są cztery zielone, jest dobrze. I tutaj obok właśnie dźwigni dla podwozia mamy też przycisk podpisany Center Gear Norm łamany na Up. Cóż to jest? To jest przełącznik, który działa tylko w jedną stronę, więc jak go teraz wciśniemy, to mamy też ostrzeżenie, że akcja jest nieodwracalna i należy to wcisnąć z przyciskiem, z klawiszem Shift, z przytrzymanym klawiszem Shift, żeby to włączyć. Ja tego nie będę włączał, bo nie chcę tego włączać teraz. Normalnie teraz jest tryb normal, tak, jeżeli nic nie jest podświetlone, a tryb normalny oznacza, że podwozie centralne, że to koło będzie używane, czyli jeżeli podczas lądowania wypuścimy podwozie, to podwozie też się wysunie. A jeżeli wciśniemy sobie ten przycisk, to ustawi nam się tutaj napis Up. I tu mamy tą pozycję Up. To oznacza, że podwozie centralne zawsze będzie w pozycji górnej, to oznacza, że ono się nigdy już nie wysunie. Będziemy używali tylko podwozia lewego i prawego, jeżeli chodzi o podwozie główne do lądowania. No i to tutaj teraz naszym zadaniem jest upewnienie się, że światełko nie jest podświetlone, czyli że to centralne podwozie jest w użyciu, tak, jest w pozycji normal. Powinniśmy też sobie sprawdzić config page. Tu jest chyba przycisk akurat config, o tak jest, ale tutaj niestety nie działa i mamy tylko ten jeden wyświetlacz. I powinniśmy teraz sobie przetestować podwozie. Możemy po prostu kliknąć i przytrzymać dźwignię podwozia. I widzimy cztery teraz lampki, tak powinno być. To jest takie ostrzeżenie właśnie o podwozie. No i mamy też sygnalizację dźwiękową, że powinniśmy wysunąć podwozie. I mamy powrót do czterech zielonych, więc jest ok. Teraz można by jeszcze wykonać test przepustnic, ale też zauważyłem, że to nie działa. Czyli teraz powinniśmy wziąć jedną z przepustnic i na przykład dać jej pełny ciąg. Powinien włączyć się alarm, ale niestety nic się teraz nie dzieje, więc nie sprawdzimy sobie tego. Tego testu nie wykonamy jeszcze w tym samolocie. No i teraz ustawiamy sobie klapy. Ja może sobie zmienię widok. Może na ten. Tak, jeżeli chodzi o klapy, to też jest ciekawa i specyficzna tutaj rzecz w tym samolocie. No, że mamy tą dźwignię klap, można powiedzieć normalnie. W tej chwili klapy, jak i spoilery są całkowicie schowane, czyli to jest ta pozycja całkowicie górna dla tej dźwigni. Dając o jedną pozycję w dół, wysuwamy tylko sloty, czyli tutaj te przednie. Czy to będzie widać? Nie będzie teraz widać, bo nie mamy hydrauliki. Ale tutaj są sloty i tylko wysuwamy te sloty. Klapy jeszcze pozostają w pozycji schowanej. Jeżeli teraz przesuniemy o kolejny ząbek w dół, tą dźwignię, to widzimy, że ona jest w takim zakresie podpisana jako dial flap, czyli jakby dostrojenie klap, coś w tym stylu. Czyli tutaj nie mamy nawet opisanego, w jakim stopniu klapy są wysunięte, tak? Bo tu mamy 0, a tu mamy kolejny ząbek 28, tak? Tutaj nie wiemy, a tu mamy już 28. Ale tutaj wiemy, ale patrząc tutaj na to pokrętło, gdzie dostrajamy sobie właśnie klapy do startu. Bo tutaj w tą pozycję właśnie dajemy klapy tylko do startu. A następnie tym pokrętłem dostrajamy, jak bardzo te klapy mają być wysunięte do startu. Domyślnie mamy 15 stopni, ja sobie tak zostawię, ale tutaj mamy zakres od 10 stopni do... Kręćmy. Do 25 stopni. Tak, czyli tu mamy 0, później mamy, można powiedzieć, od 10 do 25, co sobie sterujemy tym pokrętłem. A dalej tą dźwignią to już sobie ustawiamy 28, 35 i 50 maksymalnie. To już do lądowania oczywiście. Tak, ale do startu dajemy sobie na dial i tym pokrętłem ustawiamy odpowiednie właśnie pochylenie klap. Ja sobie zostawię tą 15. Tak, niech będzie ustawienie 15, to jest takie domyślne. No i to jest dosyć ciekawostka, tak, jeżeli chodzi o klapy w tym samolocie, że takim dodatkowym pokrętłem się te klapy ustawia. Troszkę dziwna to cyklista, ale teraz wracamy do ustawienia headingu i powinniśmy sobie ustawić taki heading, jaki jest kurs naszego pasa startowego. Czyli ustawiamy sobie 10 w naszym wypadku. Chociaż jeszcze dokładniej bym mógł sprawdzić. Sprawdźmy dokładnie. Nasze lotnisko w Keflavik. OK. My tutaj mamy, że 01 to jest 000. To jest chyba nie tak, bo to była dokładnie północ. Byśmy się przesunęli aż tutaj. Więc zostawię sobie 010, tak? Że to jest odpowiedni kurs pasa. Te informacje czasami chyba przekłamują. Troszkę się tu też można pogubić w tym wszystkim przez to. Dobrze, ustawmy sobie teraz auto brake. Tutaj mamy przełącznik do automatycznych hamulców.
I ustawiamy oczywiście na początek, znaczy podczas startu, na pozycję take-off, czyli do startu. To oznacza, że jeżeli zaniechamy startu, czyli najpierw na przykład dodamy gazu, ale z jakichś powodów, na przykład jakiejś awarii, będziemy jeszcze przed V1, więc będziemy mogli zatrzymać samolot. Więc jeżeli odciągniemy wtedy ciąg na bieg jałowy, to automatycznie załączą się hamulce kół, które pomogą nam wyhamować samolot. A inne pozycje to używamy, oczywiście off to jest wyłączone, że auto brake w ogóle nie będzie używany, czyli hamulce kół się automatycznie nie włączą. A do lądowania, tak, tu mamy land, używamy trzech wartości, minimalne, średnie i maksymalne hamulce. Ale teraz ustawiamy do take-off, czyli hamulce automatyczne do startu. I sprawdzamy też światełko anti-skid, czyli takie ABS-y, tak, antypoślizgowe. Tutaj nie powinno się nic świecić, więc jest OK, ale ten przycisk i tak nie działa, więc niestety nie uświadczymy tutaj żadnego światełka. No i teraz moglibyśmy pozamykać drzwi i tak, załóżmy, że mamy załadowany nasz samolot i moglibyśmy zamknąć drzwi. Niestety, jak mówiłem, drzwi tutaj nie działają, więc drzwi nie zamkniemy. No i możemy teraz wykonać checklistę do uruchamiania się i do wypychania. Tak więc najpierw uzyskajmy sobie zgodę na uruchomienie. Dajmy request engine start. No już jest Q&A 30. Ciekawe. Jak to paskalach, ok. Więc tak sobie ustawmy. Dobra. Także mamy pozwolenie na start silników. Jednocześnie będziemy też wypychać, a więc też zorientujmy się w lotnisku. Tak, tu będziemy musieli podjechać, będziemy startowali niemalże na północ. Także w zasadzie tak jak stoję, tylko pas jest po prawej stronie mnie, więc na pewno trzeba się wypchać tutaj w lewą stronę. Zobaczmy to. Chyba tu będzie nasz pas, tak? Tak, tu jest pas, z którego będziemy startowali, tylko będziemy musieli podjechać aż tam na sam koniec. Czyli wypchniemy się tutaj w lewo. Dajmy teraz pushback. Podłączmy się. Dajmy routa enter. Tu się jakoś wypchniemy. Trochę nie podoba mi się to, że ta trasa jednak wypychania inaczej przebiega niż ja sobie tutaj zaznaczę. Nie wiem, może tutaj jakiś większy kąt jest potrzebny, ale przeważnie zawsze ten pushback ścina i nie wiem, mimo zaznaczenia tych tutaj punktów, które by szły po żółtej linii, więc powinien chyba sobie poradzić z takim kątem wypychania, ale tak to dziwnie troszkę wygląda. Dobrze, mamy pushback ustawiony. Teraz jeszcze oczywiście powinniśmy sobie włączyć, nie, czy sobie teraz routa nie zniszczyłem. Włączamy światła beacon, tak, bo będziemy uruchamiać silniki. Włączamy pompę hydrauliczną pierwszą, żeby też tutaj nam hamulce w razie czego się załadowały i były, tak, i działały po prostu. Włączamy tutaj na panelu engine ignition, czyli zapłonnik. Możemy wybrać którykolwiek, A albo B, ja sobie wezmę A. Teraz widzimy, że paki są odcięte, więc samolot powinien być przygotowany do uruchomienia silników. Upewniamy się jeszcze, że fuel jest na auto, air system też jest na auto, parking brake off. No tutaj mamy hamulce postojowe, dajemy off i możemy robić pushback. Ale jeszcze jedna rzecz, bo na tej liście nie zauważyłem, żeby było coś o trymowaniu samolotu chyba, może być jeszcze później. Ale jeszcze bym się upewnił, że tak, mamy trymer ustawiony na 0 i tutaj na przechył na skrzydło też, żeby nie było. Stabilizacja i trymowanie tutaj góra-dół mamy automatycznie na 3 stopnie i tego nie będę zmieniał. Ciekawe też, że center gravity ja to zawsze widzę na 0, nie wiem czemu, ale dobrze, może zróbmy sobie teraz to wypychanie.
Tylko tak, czy ja teraz zniszczyłem sobie routa? Chyba tak. Dajmy jeszcze raz. Dobrze, teraz dajmy auto push start, czyli automatycznie wypychanie. Nie musimy się przejmować wypychaniem. I możemy uruchamiać silnik. Uruchamiamy silnik trzeci. Czyli tutaj mamy takie... Najpierw włączamy taki tutaj o engine start. Czerwoną tutaj taką lampkę. Lampka się zapala. I patrzymy teraz na wskaźniki pracy silników. Widzimy, że N2 się rozkręca. Mamy fuel off. Paliwo jest odcięte, więc bardzo dobrze. Ale jak N2 się rozkręci do tej niebieskiej kreseczki, to będzie około 15%. Jest 15%. Możemy teraz zapodać paliwo, czyli włączyć zawór paliwa i widzimy, że teraz paliwo przepływa. Mamy wartość przepływu paliwa. My powinniśmy w sumie teraz monitorować pracę tych silników, czy wszystko jest w porządku. Turbiny się rozkręcają. Jesteśmy prawie, że wypchnięci. No, tu jeszcze zapomniałem jednej drobnej rzeczy. Powinniśmy zrobić jeszcze request taxi przed wypchnięciem. Dobrze, odpalamy teraz silnik numer 1, czyli tak samo robimy starterowi tutaj. Dla pierwszego przycisku dla pierwszego silnika uruchamiamy starter. Turbina 2 się rozkręca. No, mamy skłok 7626. Tu mamy 15%, więc dajemy paliwo. 7626, więc dajemy 7626. Mamy skłok ustawiony. Możemy się jeszcze tutaj zidentyfikować przyciskiem ident. Dobrze, pierwszy silnik się odpala. Jak zgaśnie czerwona lampka, to ja uznaję, że mogę odpalać kolejny starter, więc odpalamy silnik drugi. Czyli ten środkowy na ogonie. I znowu czekamy, aż dojdzie do około 15 stopni obroty turbiny N2. Jest 15, zapodajemy paliwo. W międzyczasie dalej możemy sobie sprawdzić cargo door test. Tutaj mamy cargo door test, ale ten przycisk też nie działa. Moglibyśmy też włączyć anti-icy dla silników, gdyby temperatura TAT, tutaj mamy temperaturę TAT, była poniżej 10 stopni, ale jest na plusie, więc jest ok, nie trzeba nic włączać. Jeżeli silniki się rozkręciły, a widzimy, że się rozkręciły, to możemy wyłączyć, spójrzmy na panel, możemy wyłączyć APU, więc tutaj wyłączamy APU bleed najpierw, tak żeby nam też pak drugi pracował i możemy wyłączyć APU, w tej chwili APU pracuje, dajemy stop, tu możemy podejrzeć, APU po jakimś czasie powinno nam tutaj zacząć się wyłączać, obroty powinny spadać. Przyjrzymy się temu później. I możemy wyłączyć external power. Ja chyba to na tego nie wyłączyłem. Ok. A nie, jest wyłączone. Zadziało się to w takim razie automatycznie przy wypychaniu, bo ja tutaj ręcznie tego nie wyłączałem. Także tutaj twórcy tego samolotu zadbali to, o to za mnie. Także zewnętrzne zasilanie jest wyłączone i bardzo dobrze. Sprawdzamy FADEC mode, czy wszystko jest ok, jest ok, nic się nie podświetla. Nose light, dajemy na taxi, jest na pozycję taxi. Landing lights na razie tylko wysunięte, światła jest ok. Logo lights, jeżeli nie mamy, możemy sobie jeszcze włączyć. Dobrze, włączę sobie te logo lights. Tak, pushback jest skończony. Tutaj też się, pewnie, że się wypiąłem, nie wypiąłem się dobrze, wypnijmy się. I tutaj jeszcze na primary flight display upewniamy się, że jesteśmy, tak, mamy tutaj podświetlenie taxi. Tak samo powinno być u pierwszego oficera.
jest taxi. Teraz podczas kołowania też powinniśmy zrobić parę czynności, ale ja to zrobię sobie teraz, żeby tutaj się nie przejmować tam tym, dokąd jadę. Tak, pierwsza rzecz to ten stabilizer trim. Tu mamy też podpis ANU, to jest od Airplane Nose Up, czyli na ile stopni chcemy podnieść nos samolotu. Tutaj zauważyłem w innych samolotach, że powinna być jeszcze zaznaczona zielona strefa, która by oznaczała, tak, bo tu mamy profil samolotu pokazany, tak, tu jest nos samolotu, tutaj mamy ogon samolotu. No i tutaj mamy nasze wystabilizowanie samolotu. I tu widzimy naszą pozycję trymera w tej chwili. Trymera dla steru wysokości, tą strzałeczką, tym trójkącikiem. To możemy sobie oczywiście sterować. Tu widzimy, tutaj mamy taką rękojeść do trymowania samolotu. Możemy to sobie przesunąć w górę, co oznacza, że zmniejszamy kąt jakby natarcia samolotu, albo trymujemy nos w dół, znaczy nos w górę, tak, czyli zwiększamy kąt. Ustawmy sobie to 3 stopnie, no są 3 stopnie. No tak było domyślne. Ja mam wrażenie, że ten samolot ustawia ten kąt automatycznie względem obciążenia i załadunku paliwa. Przynajmniej takie mam wrażenie po moich testach, ale to też powinno się ustawiać. Znaczy tutaj w sumie komputer właśnie powinien wyznaczyć tą zieloną strefę, która by oznaczała właściwe nastawienie trymera. A co ciekawe, center of gravity zawsze mam 0. Nie wiem, czy tak ma być, ale zawsze jest 0. Tak samo mamy tu, idąc dalej co do tego wyświetlacza, mamy też cabin alt, czyli wysokość kabiny. Tutaj chyba też zawsze uświadczymy 0. Dam na razie pauzę, żeby paliwa nie tracić. Także zawsze chyba tutaj mamy 0 i mamy cabin rate, czyli stopień, znaczy o ile zmienia się wysokość kabiny. Im mniejsza liczba, tym lepiej dla ludzi. Nie odczuwamy wtedy wielkiego skoku zmiany ciśnienia w kabinie. Dalej tu mamy parametry pracy silników, jeżeli chodzi o olej. Mamy ciśnienie oleju dla trzech silników. Te wskazania akurat działają. Mamy temperaturę oleju, tutaj nie zauważyłem, żeby to działało, zawsze mamy 0. I mamy ilość oleju dla silnika 1, 2 i 3. Tutaj mamy jeszcze temperaturę gondoli silnika. Wszędzie jest 31 stopni. Nie jestem pewny, w jakich jednostkach. W każdym razie tymi napisami, no nie rozpracowałem ich wszystkich, też nie wiem, co to jest za skrót EMV, COMP. W każdym bądź razie tutaj mamy zawsze chyba wskazania 0, tylko ta temperatura gondoli silnika nam tutaj coś wskazuje. No i takie mamy tutaj wskazania, tak? Tu mamy właśnie jeszcze wagę całkowitą i wagę paliwa, co już mówiłem. Więc tyle, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz i nastaw tutaj głównie tego stabilizatora, czyli naszego trymu wysokości. Ale dobrze, to mamy ustawione. Taxi clearance mamy zrobione. Klapy też mamy ustawione. Spoilery powinniśmy sobie teraz uzbroić. Trzeba je po prostu tutaj, dźwignię spoilerów, no raz kliknąć i ona idzie w górę. To jest uzbrojenie. Możemy kliknąć jeszcze raz, jest rozbrojone. Więc jest uzbrojone. Co oznacza uzbrojenie spoilerów? To jest właśnie to, że podczas startu, jeżeli zaniechamy też startu, czyli najpierw damy pełny ciąg, ale później coś się stanie i będziemy odcinali ciąg do jałowego, czyli jeszcze podczas rozbiegu, to automatycznie załączą nam się też spoilery. Tak samo jak hamulce kół, kiedy uzbroimy do take-off, tak samo jak uzbroimy spoilery, to one się nam automatycznie włączą, czyli pomogą nam po prostu wyhamować samolot. Upewniamy się, czy na primary flight display mamy prawidłowe ustawienie klap. Jest prawidłowe, ja ustawiłem sobie 15 i mamy 15. Ustawiamy sobie TCAS, czyli nasz tutaj też transponder w pozycję TATR, to jest ta ostatnia pozycja. Tego nie widać, ale coś tam z tyłu obraca. Może to zobaczmy z tego widoku. O tak, i tu na końcu jest pozycja, którą powinniśmy ustawić, TARA. O, tu możemy sobie tym obracać i zmieniać te pozycje. Także nasz transponder teraz działa w trybie TCAS, czyli też ostrzegania o samolotach. Wróćmy do tutaj widoku kapitana. Upewniamy się też, że jest tutaj take-off. Możemy teraz też podczas kołowania włączyć sobie przycisk NAV tutaj na autopilocie. Tak, jak damy NAV, to widzimy teraz, że NAV jest armed. To oznacza, że mamy uzbrojoną już nawigację, czyli na autopilocie jest uzbrojona nawigacja, dzięki czemu po włączeniu autopilota on od razu już zacznie nawigować wedle naszej trasy wpisanej tutaj do MCDU. No, w tym naszym wypadku teraz tutaj w Route Managerze.
Co też jest ważne, żeby wiedzieć, że jeżeli nie mamy uzbrojonego NAV, to możemy szybciej włączyć autopilota. Wtedy autopilota możemy włączyć, będąc na wysokości większej niż 150 stóp nad terenem. A tu mamy wysokość nad terenem, no w tej chwili pokazuje mi minus 1, powinno być 0. Ale jak będziemy 150 stóp AGL, czyli nad terenem, to będziemy mogli włączyć autopilota, ale jak uzbroimy sobie NAV, tak jak teraz mam NAV armed, to ta wysokość się zwiększa. Autopilot się załączy dopiero po osiągnięciu wysokości 400 stóp nad terenem. Także też należy o tym pamiętać, czyli teraz pamiętajmy, że 400 stóp i możemy włączyć autopilota. Dobrze, może już zacznę troszkę kołować, bo jednak mamy troszkę tutaj drogi do pokonania. Tak, jeżeli chodzi o primary flight display, to jeszcze sobie zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy podpis pitch, może być też podpis thrust, jak się nie mylę. Tak, czyli ciąg. To jest tryb pracy przepustnicy, znaczy w jaki sposób utrzymywana jest prędkość. Jeżeli mam podpisane pitch, to oznacza, że samolot steruje prędkością, znaczy autopilot będzie sterował prędkością poprzez zmianę kąta pochylenia samolotu, a jeżeli będziemy mieli podpisane thrust, to oznacza, że będzie sterował po prostu przepustnicą. I czym to się różni, to też zobaczymy podczas przelotu, że ten tryb pitch, on się włącza wtedy, kiedy samolot zniża lot albo wzbija lot, tak? Zmniejsza wysokość po prostu albo zwiększa wysokość. A tryb thrust jest używany wtedy, kiedy lecimy po prostu poziomo, tak, na stałej już wysokości, no to wtedy przepustnica jest sterowana właśnie po to, żeby zmieniać prędkość, co jest, można powiedzieć, logiczne i oczywiste. No i tu mamy też podpis AP off, czyli autopilot off. To nas informuje, że autopilot jest wyłączony w tej chwili, no i tak rzeczywiście jest. Kiedy ta ramka zniknie i cały ten napis AP off, to oznacza, że autopilot jest włączony i tak jest w użytku. Tutaj mamy tryb też przepustnicy. W tej chwili jest to take off clamp. To sobie jeszcze zobaczymy podczas startu. Też mamy napisane ATS off, to jest auto thrust servo off, czyli sterowanie automatyczną przepustnicą jest wyłączone w tej chwili. Także takie tutaj mamy informacje, jeżeli chodzi o ten samolot, co może być nowością w porównaniu z innymi samolotami. Innych rzeczy może nie będę tłumaczył, to jest oczywiście prędkość nasza, teraz już mamy 16 węzłów, słuszny horyzont, krzyżyk to jest flight director, który nam mówi, jak powinniśmy lecieć, w którą stronę. Tu mamy taśmę z wysokością w stopach. Tu mamy wysokość decyzyjną, nasze minimum. Tu mamy wysokość nad poziomem terenu, jak mówiłem. OK, przetestowałem sobie jeszcze hamulce, bo też będziemy wchodzić w zakręt, hamulce działają. Powinniśmy też sobie podczas kołowania może sprawdzić wszystkie powierzchnie sterowe, czy działają. Wszystko jest OK. Jeżeli chodzi o wykręcanie, to też powinniśmy troszkę sobie odczekać to wykręcanie. Ale kółko nie jest przednie aż tak daleko, więc o, może teraz już sobie wykręcę. Tutaj jest nasz pas, po którym będziemy startować. Bo już mi troszkę słonko zachodzi. Może niektóre podświetlenia sobie włączę, paneli przynajmniej, bo tyle można włączyć, jeżeli chodzi o oświetlenie w tym samolocie, tylko panele. No i teraz muszę przejechać się na sam koniec, jak nie mam tej drogi kołowania. Po tamtej stronie jest pas 01. Tak, dosyć długa droga, więc sobie przyspieszę czas i znajdziemy się tam szybciej. No tutaj mamy skrzyżowanie, powinienem się przynajmniej rozejrzeć i też zatrzymać i poprosić o pozwolenie na przekroczenie pasa. Ale, że tak powiem, olałem to sobie.
No, stery są dużo bardziej czulsze, jeżeli chodzi o tutaj przyspieszony czas, więc trzeba uważać. No i to jest szybkie kołowanie. Jesteśmy już prawie przy zakręcie. I tu mamy nasz pas startowy. Wyhamujmy, bo się nieźle rozpędziłem też. Nie powinniśmy też tak szybko kołować. Miałem chyba 50 węzłów. To było bardzo dużo. Wytraćmy teraz troszkę tą prędkość. Tu możemy troszkę bardziej podjechać. OK, wykręcamy. To jest dosyć wąsko. Dobrze, zahamujmy, tu powinniśmy się zatrzymać. Hamulec postojowy. I zapytamy o pozwolenie na start, ale najpierw jeszcze sobie wykonamy checklistę, czy wszystko jest OK. Bo tak, powinniśmy teraz tak przestawić się na częstotliwość tower. No tu akurat mi poznikały częstotliwości, więc wybierzmy sobie ATC w zasięgu. Mamy tower, COM1. Dobrze, jestem na tower dostrojony. No za chwilę poprosimy o start. Włączę sobie światła lądowania. Tak samo na goleni nosowej. Włączymy też sobie tutaj światła stroboskopowe. I moglibyśmy teraz już sobie też włączyć auto flight tym przyciskiem. Ja to sobie jeszcze zrobię na płycie startowej. Także ready for departure dajemy na Red Griffinie i prosimy o start. Mamy line up and wait, czyli możemy wjechać na pas i zaczekać. Czyli hamulec zwalniamy i się wtoczymy. Wtoczymy się na pas. No ale już dostajemy pozwolenie na start. Q&A 3030. Wiatr 3.5.0, 13 węzłów. Dobrze, troszkę tu sobie zaczekamy z tym zakrętem. Dobrze, może wejdę już w zakręt. Dobrze, jesteśmy. Także jeszcze rzucę okiem na panel górny. Czy wszystko wygląda OK? Tutaj tą pompę możemy wyłączyć. A poza tym wygląda wszystko dobrze. Także myślę, że możemy startować. Ale już sam start, jak i cały przelot zobaczymy sobie w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. I do następnego odcinka. Cześć wam!